Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Granie na ekranie się rozpoczyna. Najwyższa pora zrobić sobie krótką przerwę, bo już jesteśmy po śniadanku, jeszcze przed obiadem, usiąść wygodnie, może z kawką i zobaczyć, co tu się zaraz będzie działo. Szukamy państw, klasyczna krzyżówka. Kto poda dowolne państwo, które da się ułożyć, oczywiście wygrywa pieniądze. 100 zł za każdą dobrą odpowiedź. Już rozpoczynamy grę, tak więc zapraszam. Piątek, ostatnia szansa w naszym programie w tym tygodniu zdobyć pieniądze. Już weekend tuż, piękna pogoda za oknem, ale moment, chwileczkę. Proponuję zostać te 30 minut razem z nami. Tak na chwilkę. Bardzo krótki program, ale w tym krótkim programie bardzo duże pieniądze. Rozpoczynamy granie na ekranie. 18 lat trzeba mieć ukończone, żeby grać w programie. Pamiętajcie o tym, że wybierając numery telefonu usłyszycie w słuchawce pytanie. To są proste pytania dotyczące wiedzy ogólnej. Odpowiadamy na nie za pomocą klawiatury na naszym telefonie, wciskając odpowiednie klawisze. Kto odpowie najszybciej i poprawnie, my do takiej osoby natychmiast oddzwaniamy i łączymy tutaj ze studiem. Pamiętaj o tym, że płacisz za każde połączenie, nawet za takie, w którym udzielisz błędnej odpowiedzi, ale jeżeli odpowiesz poprawnie i najszybciej, oddzwaniamy do ciebie na nasz koszt i na nasz koszt łączymy cię tutaj ze studiem. W ciągu 5 dni roboczych wysyłamy nagrodę, żeby były równe szanse, aż 3-krotnie jedna osoba może wygrać w naszym programie, w jednym programie, bez względu na to, z jakiego numeru będzie do nas dzwoniła. Cały regulamin jest na 860 telestronie TVN. Gra się rozpoczęła, tak więc ja już czekam na pierwsze osoby, które znajdą gdzieś tu państwo. Klasyczna krzyżówka, lubicie krzyżówki, uwielbiacie, więc warto popróbować. O, dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Który numerek? Jeden. Jedyneczka. I co my tu mamy? Grecja. I Grecja. I to jest doskonała odpowiedź. 100 zł. To pani nagroda. Wielkie brawa. Gratuluję bardzo serdecznie. Pozdrawiam. A za kolejne państwo zapłacę już, uwaga, 150 zł. Gramy dalej. I uwaga, teraz to ty możesz być pierwszy i teraz to do ciebie możemy odzwonić. W takim razie zaczynamy już dzwonić. W tym momencie zaczynamy dzwonić. Ja zapisuję. Grecja, tak jest. Słuchajcie, za Grecję już zapłaciłam 100 zł, a teraz 150 zł za kolejne państwo. Wybierasz dowolny numerek. No jest ich tu naprawdę sporo. Warto się przyjrzeć, wybrać dowolny numerek, w którym zauważamy jakieś państwo. Jeżeli da się je ułożyć, ja zapraszam. Wybieramy numer telefonu i znowu, kto pierwszy, ten lepszy. Do takiej osoby oddzwonimy natychmiast. No ale czekamy, czekamy teraz na kogoś, kto się zgłosi i będzie najszybszy. W tym momencie można cały czas próbować, bo jeszcze nie mam widza, do którego mogę oddzwonić. W tym momencie dzwonię. Kto teraz? 150 zł. Czekamy, czekamy, czekamy. Dosłownie sekundy decydują o tym, kto jako pierwszy odpowie poprawnie na pytanie. I już mam nadzieję za moment. O, jest telefon. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki numerek? Pod trójeczką Polska. Pod trójeczką jest Polska i doskonała odpowiedź. 150 zł dla pani. Brawo! Gratuluję bardzo serdecznie. Uwaga, 200 zł to kolejna nagroda. Już gramy na nowo, czyli w tym momencie wybieramy numer telefonu, bo znów możesz tym razem ty się okazać pierwszy. Ja zapisuję poprawną odpowiedź, czekając na widza, do którego będziemy mogli oddzwonić. Polska. Polska, tak jest. Mamy Grecję, mamy Polskę. No i właśnie co jeszcze? I co jeszcze? 200 zł. 200 zł to kolejna nagroda za kolejne państwo. Wybierasz dowolny numerek, znajdujesz państwo i przedstawiasz mnie tutaj na antenie. Kochani, tempo liczy się i to bardzo, bo kto pierwszy, ten lepszy. W tym momencie czekamy na widza, który mam nadzieję, że już rozpoczął próbę do dzwonienia się tutaj do nas. Dzwonimy, słyszymy pytanie, odpowiadamy. No i właśnie decyduje to, kto pierwszy, ten lepszy, kto najszybciej odpowie poprawnie. My natychmiast oddzwaniamy i właśnie teraz czekamy na taką osobę. Trzecia osoba, i ja mam nadzieję, że trzeci zwycięzca, który pojawi się tutaj na antenie. Jest Polska, jest Grecja. Czas płynie i ten czas jest w naszym programie bardzo cenny, bo czasu jest naprawdę niewiele. Program jest krótki, ale w tak krótkim programie naprawdę mnóstwo osób może wygrać i zdobyć nagrody. 200 zł, teraz kolej na ciebie. Dwie panie już wygrały. Najwyższa pora, żeby to teraz do ciebie powędrowała nagroda. Trzecia próba. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Poproszę odpowiedź. Japonia, piątka. Japonia pod piątką. I to jest doskonała odpowiedź, a w pani ręce wędruje aż 200 zł.
Gratuluję i pozdrawiam bardzo serdecznie. Uwaga, gramy dalej już o 250 zł. 250 zł za kolejną propozycję i już zaczynamy dzwonić, bo my czekamy na kolejnego widza. Kto teraz będzie pierwszy? Japonia. Tak jest. Japonia, Polska i Grecja. I uwaga, uwaga, 250 zł za kolejną odpowiedź, za kolejne państwo. Już czwarty zwycięzca ma szansę w tym momencie pojawić się na antenie. Idziecie jak burza. Tempo rewelacyjne. A krzyżówka, mam nadzieję, że nie jest na tyle skomplikowana, żeby nie udało się podać poprawnej odpowiedzi. Co jest pewne, szukamy państw, więc to na pewno ułatwia sprawę. Nie są to różne hasła z różnej dziedziny wiedzy. Są to państwa, na pewno państwa. Jeżeli tak na oko zauważysz jakąś odpowiedź, dzwonisz czym prędzej. Może potrzebujesz pomocy, warto otworzyć może encyklopedię, może atlas. Dlaczego nie? Wszystkie chwyty dozwolone, najważniejszy końcowy efekt, czyli poprawna odpowiedź. Wybierasz któryś numerek, przy którym dostrzegasz swoją dobrą odpowiedź. To właśnie z nią dzwonisz do mnie. Jeżeli będziesz pierwszy i odpowiesz poprawnie, my natychmiast oddzwonimy. I właśnie czekamy teraz na taką osobę. Jeszcze teraz można próbować, bo do tej pory nie oddzwoniliśmy do nikogo. Jeszcze telefon milczy. Ja czekam. 250 zł za kolejną nazwę państwa i czwarty zwycięzca, który mam nadzieję już za moment pojawi się na antenie. To wygracie i to wy zdobywacie pieniądze. 250 zł do wygrania i w każdej chwili można rozpocząć grę na nowo. W każdej chwili można znów spróbować być, no właśnie, tym pierwszym. Można aż 3 razy wygrać w jednym programie, tak więc pełne pole do popisu. Czy ktoś jeszcze dostrzega jakąś odpowiedź? Kochani, z państwa, które dostrzegacie właśnie tutaj, ja poproszę ostatnią jeszcze osobę. Dzień dobry. Zajęte. Zajęte, jeszcze nie. To słuchajcie, gramy dalej. Gramy dalej. Słuchajcie, umówmy się tak. Kochani, ja czekam na ostatnią osobę w tym konkursie, dobrze? Ostatnia osoba w tym konkursie. Czyli wybieramy sobie ostatnie państwo, dowolne, i ja za nie płacę 250 zł, tak? 250 zł za ostatnie państwo. Już zacieram ręce. Kto będzie ostatnim zwycięzcą w tym konkursie? Kto kolejny? Jak nie państwa, to coś innego. Ostatni zwycięzca i przechodzimy do kolejnego konkursu. Ale raz, dwa, szybciutko. Słuchajcie, ja liczę od 10 i 10, 9, jest telefon, jak szybciutko. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. 15, Litwa. Pod 15 jest Litwa. Doskonała odpowiedź dla pani, 250 zł. Wielkie brawa, a ja szybciuteńko przechodzę do kolejnego konkursu i to raz, dwa. Kochani, uwaga, od razu mówię. Imię, gdzie trzykrotnie występuje litera A. Już dzwonimy, a ja zapisuję. $250 za takie imię. 3 razy A. 250 zł, raz, dwa, to pierwszy, ten lepszy. Słuchajcie, to jest wyścig. Ja rozpoczęłam wyścig. W tym momencie można dzwonić. 3 razy. 3 razy A, nie 2, nie 4, a trzykrotnie musi pojawić się w jednej nazwie. Ja już czekam. Pisak w ręce, pieniądze do rozdania. Imię, gdzie 3 razy A się pojawia. Znamy takie imię. Pełna wersja. Od razu mówię, żadne zdrobnienia. Pełna wersja imienia, gdzie 3 razy A się pojawia. No, moje na przykład już bym nie mogła. Nie. Anna, no nie, bo 2 razy. A tu 3 jest potrzebne. O, ale coś mi na przykład przyszło do głowy. Tak daleko nie poszukałam. W takim razie może mama, koleżanka, brat, siostra, ktokolwiek. Najważniejsze jest takie imię, które jest w pełnej wersji zapisane i ma, uwaga, 3 razy A w swojej nazwie. Zupełna zmiana kategorii. Coś dla humanistów. Zapraszam. 250 zł za kolejną nazwę, za kolejną odpowiedź. Kto zdobędzie nagrodę w tym momencie? Imię, gdzie 3 razy A pojawia się w nazwie. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, poproszę odpowiedź. Barbara. Barbara. Tak jest, wielkie brawa, 250 zł dla ciebie. Gramy dalej już o 300 zł i już czekam na kolejną propozycję. Barbara. Teraz dzwonimy.
Barbara. Tak jest. Kto pierwszy, ten lepszy. Zasada jest prosta. W tym momencie teraz ty możesz być pierwszy, bo już na nowo zaczynamy dzwonić. Ale dzwonimy teraz. Dzwonimy teraz. 3 razy A, tak? Jest? Wszystko się zgadza. 3-krotnie A się pojawiło, ale ja poproszę o drugie imię. 3 razy A w tej nazwie. Tylko pełna wersja, żadne zdrobnienia. Pełna wersja, imię z 3 razy A. Co to będzie? I w takim szybkim tempie można zarobić naprawdę duże pieniądze. Aż 300 zł w tym momencie za kolejną nazwę. Za kolejne imię, gdzie 3 razy A jest powtórzone. Barbara, doskonale. Co jeszcze? Inny pomysł. Dzwonisz teraz. Bo jeszcze teraz możesz się tu pojawić. Trzy razy A. Jest Barbara i jeszcze jakaś nazwa. Jeszcze jakieś imię. Kto kolejny? 3 razy A i 300 zł. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Poproszę odpowiedź. Katarzyna. Katarzyna. Właśnie ja o Katarzynie też myślałam. 300 zł dla pani. Dziękuję. Gratuluję bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam gorąco. Tą odpowiedź zapisuję. Ona już jest wyeliminowana z gry, a teraz uwaga, gramy o 400 zł aż za kolejne imię z 3 literami A. Gramy, a ja zapisuję. Katarzyna. Jest Katarzyna. 3 razy litera A się pojawiła. Jest? Zgadza się. Jest Barbara, jest Katarzyna, a ja pytam, kto kolejny, bo 400 zł jest do zdobycia w kolejnym konkursie. W kolejnej rundzie tak naprawdę. Barbara, Katarzyna. Imię, gdzie 3 razy A pojawia się w nazwie. Tylko ja bardzo proszę o pełną wersję imienia. Absolutnie niezdrobnienie, koniecznie pełna wersja. Kto będzie miał pomysł? Imię, gdzie 3 razy A się pojawia. No Katarzyna doskonale. Barbara, tak. A na przykład... O, ja już tak pomyślałam sobie o takiej drugiej koleżance. Daleko wcale nie szukałam, jak sięgnąć wzrokiem, tak chociażby w okolicach mojego studia. I już wymyśliłam. A może ty się tak zastanów? Koleżanka, kolega, siostra na przykład. I 3 razy A. Co ci przychodzi do głowy? 3-krotnie A w nazwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Poproszę odpowiedź. Tamara. Tamara. I doskonała odpowiedź, warta z 400 zł. Wielkie brawa dla pani. Pozdrawiam gorąco. Uwaga, gramy dalej. Walczysz o 500. Już teraz zaczynamy dzwonić. Tamara. Doskonale. Tamara, tak jest. 3 razy A. Wszystko się zgadza. Jest tak. Barbara, Katarzyna i Tamara. Jakie jeszcze imię w swojej nazwie zawiera 3 litery A? Jakie imię? Kto wymyśli? Same żeńskie na razie znalazły się na mojej tablicy. Proszę bardzo. Najważniejsze, żeby 3 razy litera A pojawiła się w nazwie. I taka odpowiedź teraz warta jest 500 polskich złotych. 500 zł. Dzwonisz teraz. Koniec tygodnia. Ostatni program w tym tygodniu. Ostatnia szansa zarobienia w tym tygodniu takich pieniędzy. Za jedną odpowiedź możesz już teraz wygrać 500 zł. Kto kolejny? 500 zł. I ja tą nagrodę mam dla ciebie. Jednak cały czas czekam, do kogo oddzwonimy. Bo w tym momencie... Kto się decyduje? Kto pierwszy? Kto pierwszy? Ty? O! Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Poproszę odpowiedź.
Agata. Agata. I doskonała odpowiedź, 500 zł to pani nagroda. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. I zaczynamy grać o 600 zł. 600 zł. Uwaga, zaczynamy dzwonić teraz. I Agata się pojawia na tablicy. Jest. Doskonale. Coraz większe pieniądze do wzięcia. Coraz większe nagrody zdobywacie. W tym momencie do zdobycia 600 zł. Aż 600 zł. Kto teraz? Barbara, Katarzyna, Tamara i Agata. Jaka jest kolejna odpowiedź? Imię, gdzie 3 razy A występuje. To imię warte jest 600 zł. Czy teraz za nie zapłacę? Czy tobie teraz za nie zapłacę? Jeszcze nie słychać się telefonu? Jeszcze możesz być pierwszy. Czy właśnie wybierasz numer telefonu? Oj, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że zdążysz. Do kogo zaraz będziemy mogli oddzwonić? Kto będzie pierwszy? Jakie imię ma 3 razy A? Jeszcze. Co teraz usłyszę? Odpowiedź warta 600 zł. Aha, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Poproszę odpowiedź. Imię będzie Małgorzata. Małgorzata. Doskonała odpowiedź. 600 zł dla pana. Brawo. Dziękuję Wielkie bardzo. Wielkie brawa. Pozdrawiam serdecznie. Uwaga. Teraz 7 magiczna. 700 zł do wzięcia. Gramy o 700 zł. W tym momencie zaczynamy dzwonić. Kto pierwszy? Kochani, już 700 zł w tym momencie jest do wygrania. 700 zł. Zaczynasz od 100. Okrągłe 700 zł. Za kolejny imię. Czy dasz radę wymyśleć jeszcze jakieś imię, gdzie litera A pojawia się 3-krotnie? Jaka to będzie odpowiedź? Trzy razy A. W jednym imieniu. Barbara, Katarzyna, Tamara, Agata, Małgorzata. O, jak szybko. Dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. Jakie imię usłyszę? Anastazja. Anastazja. Doskonale. 700 zł dla pani. Brawo. Super. Moment, zaraz. Anasta. 4 razy A. Dogrywka. 800 zł. Kochani, ja to zapiszę dla przykładu. Co tu się stało? Popatrzcie. 1, 2, 3, 4. Nie mogę zapłacić. Szansa dla ciebie. 800 zł do wzięcia. Policz bardzo dokładnie, ile razy A jest w nazwie, którą ty wymyśliłeś, w imieniu, które ty wymyśliłaś. 3-krotnie. Może się pojawić 3-krotnie. Nie 2, nie 4, 3. Tak wielkie pieniądze.
gramy dalej. Pojawił się błąd, ale to jest nowa szansa. Pani może się jeszcze poprawić. Była pani przed chwilą pierwsza, teraz pani też może być pierwsza. Ale trzy razy A. Musi być trzy razy A. Koniecznie. Ja bardzo mocno trzymam kciuki. Bardzo mocno. $800. Jest, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, poproszę odpowiedź. Magdalena. Magdalena zawiera trzy litery A. Doskonała odpowiedź, $800 dla pana. Brawo. Wielkie brawa, kochani. Gramy Dziękuję o bardzo. 900 zł teraz. Gramy o 900 zł. I gramy teraz, dzwonimy teraz. Ale spieszymy się, bo mamy coraz mniej czasu do końca programu. Magdalena. I tu się zgadza. Trzy razy, raz, dwa, trzy. Litera A się pojawiła. I jeszcze takie jedno, dwa, trzy. Ile się uda? Kochani, koniec programu. Zostało nam dosłownie 8 minut do końca programu. Zegar już wystartował. Odliczamy czas. Gramy o 900 zł. Ile osób w ciągu tych niecałych 8 minut wygra? Wszystko w twoich rękach. Wszystko w twoich rękach. Ty grasz, ty decydujesz i ty wygrywasz pieniądze. 900 zł w tym momencie. Kto teraz? 3 razy A w jednym imieniu. 3. 900 zł. Taka nagroda. 900 zł. Kto wygra? Czas teraz jest bardzo ważny. 7 minut 15 sekund. Kto teraz? A tutaj tempo jest bardzo ważne. Jakie kolejne imię zawiera 3 litery A? Jest pomysł. Dzień dobry. Dobry. Witam pana. Poproszę odpowiedź. Dagmara. Dagmara. Tak, proszę pana, 900 zł to pana nagroda. Brawo! Wielkie brawa. Ogłaszam, że gramy o 1000 zł. Od tego momentu gramy o 1000 zł. Zaczynamy w tym momencie dzwonić. 1000 zł. Coraz mniej czasu. Posłuchaj, jeżeli masz pomysł i masz propozycję, masz jeszcze na tyle czasu, żeby zdążyć. Zagrać i zawalczyć o 1000 zł. To jest okrągła suma. 1000 zł. 6 minut, 15 sekund na zegarze. Imię z 3 razy A. Koniecznie. Trzykrotnie. A, musi się powtórzyć. Okrągłe 1000 zł za takie imię. Za taką nową nazwę, za nowe imię z trzykrotnie powtórzoną literą A. Aż 1000 zł. Kto pod koniec tygodnia takie pieniądze zarobi? Za jeden telefon? Za jedno imię? Za jedną dobrą odpowiedź, ale taką, która tutaj pasuje. Gdzie trzykrotnie A w nazwie jest powtórzone. Jedno imię. Kochani, mamy coraz mniej czasu. 5 minut 40 sekund. Ten czas pędzi. Ja nie zatrzymam tego zegara, nie mogę dać ani sekundy więcej. To jest bezwzględny czas do końca programu. Bardzo krótki program. Ale jak wielu zwycięzców jest w takim jednym programie. Jaka to jest ogromna ilość. Już dzisiaj wygrało 11 osób. Teraz będzie 12. Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Adrianna. Adrianna. I wszystko się zgadza i 1000 zł to pana nagroda. Brawo! Właśnie? Doskonała odpowiedź. Gratuluję naprawdę. 1000 zł to pana nagroda. Gratuluję bardzo serdecznie. Proszę pana, można wygrać aż 3 razy w jednym programie. Tak więc gramy dalej, a pan może jeszcze wygrać? Kolejne pieniądze, kolejne 1000 do wzięcia. Uwaga, 4 minuty 40 sekund. A może pan jeszcze zdąży? I drugi 1000 powędruje w pana ręce. Słuchajcie, wszystko w waszych rękach. Adrianna wędruje na tablicę. Adrianna. Tak jest. Czy znasz jeszcze jakieś imię, gdzie trzy razy litera A się powtarza? Bo ja mam dla ciebie 1000 zł za taką odpowiedź. Kto ma pomysł?
Okrągły 1000, ale dosłownie w ostatnich minutach. 4 minuty 15 sekund. Oj, pan przed momentem wygrał 1000 zł. Ale ten pan zadzwonił i był pierwszy i do niego mogliśmy oddzwonić. Do kogo teraz będziemy mogli? To jeszcze jest cały czas do rozstrzygnięcia, bo cały czas jeszcze możesz być pierwszy. Trwa wyścig. Decydują sekundy, setne sekundy. Kto pierwszy teraz? Ale to naprawdę musi być tempo. To musi być ekspres. My nie możemy zwalniać tempa. Absolutnie. Jeden telefon i tak jak pan przed momentem możesz zabrać te pieniądze. 1000 zł. Imię z trzema literami A. Dla kogo? To jest klucz. Imię z trzema literami A. Na zegarze 3:20 sekund. Czas nam się kończy. Za kogo trzymam teraz mocno kciuki? Za kogo? Jest! Telefon. Dzień dobry. Dobry. Poproszę odpowiedź. Azariasz. Azariasz. Tak, proszę pani, doskonale. Pierwsze męskie imię w ogóle. 1000 zł dla pani. Brawo. Gramy od tego momentu o 1300 zł. Mało czasu. Minuta? Minuta. 3 minuty. 3 minuty. Ślepa. Słuchajcie, 3 minuty. To bardzo dużo. To jeszcze kilka osób może wygrać. Azariasz. Azariasz. Pierwsze męskie imię pojawiło mi się tutaj na tablicy. 2:44, ale czas pędzi. Naprawdę pędzi. 1300 zł za kolejną dobrą odpowiedź. 1300. 2,5 minuty. Kciuki, trzymam mocno. Pomagam. Kto teraz? Kto zdąży? Kto pierwszy? 2:15. Minuta 30. Minuta, 2:08. Jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Natalia. Natalia. Tak, 1300 zł to twoja nagroda. Brawo! I uwaga, uwaga, gramy o 1500 zł, ale ekspresowo, bo mamy minutę 50 sekund. 1500 zł, ostatnie chwile tego programu. Natalia. Ja bardzo szybko zapisuję. Wracam do was natychmiast. Kochani, ostatnia minuta 35 sekund. 1500 zł. Na kogo czekamy? 14 osób już dzisiaj wygrało. Kto będzie 15 osobą? Minuta 20 sekund do końca programu. Ostatnie sekundy. Minuta 15. 1500 zł. Czy teraz ty wygrasz? Jeżeli w tym momencie zadzwonisz, jeszcze zdążysz. Kto zdąży? 5, 4, 3, 2, 1. Ostatnia minuta. Ostatnia minuta do końca programu. Ostatnia minuta. Ostatnie sekundy. Ostatnie 1500 zł. 50 sekund. 45. Kto zdąży? 3 razy w A. Niecałe 35 sekund. Czy usłyszę jeszcze odpowiedź? To jest 30 sekund. Komu zapłacę 1500 zł jeszcze? 25 sekund. 18. Gdzie jesteś? Kto teraz wygra? Uwaga! 10, 9, 8. Jest telefon! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Aleksandra. Aleksandra. Tak jest! 1500 zł to pani nagroda! Wielkie brawa! Gratuluję bardzo serdecznie i tak optymistycznie zakończył się dzisiejszy program. W poniedziałek zapraszam bardzo serdecznie, 11:35. Miłego weekendu, pa!